czterech Polaków, których dziś oglądamy, trzech poprawiło tutaj w Planicy swoje rekordy życiowe. Także Stefan Kula, wprawdzie nie dzisiaj, ale wcześniej wylądował na 217 metrze. W pierwszej serii 202 metry Polaka, a teraz dużo lepszy wynik. No brawo, brawo, poprawił się w tym skoku Stefan Kula bardzo wyraźnie. I myślę też, że dzięki temu poprawi miejsce 28, jakie zajmował po pierwszej serii, 216 metrów, a więc tylko metr bliżej od tego ustanowionego tutaj wcześniej w Planicy rekordu życiowego. Ale równo skacze Stefan Kula, te odległości bardzo powtarzalne. Wykorzystał dobre warunki, jakie miał podczas tego skoku. 1,3 metra na sekundę pod narty, siódma platforma startowa. Przypomnijmy, z niej rozpoczęła się finałowa runda rywalizacji. Niezłe noty za styl, bo też ładne było lądowanie Stefana.